Szanowni Państwo, zaczynamy nasze środowe naukowe seminarium organizowane przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Dzisiaj gościmy pana doktora Przemysława Słowińskiego z Akademii im. Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim. Pan doktor jest historykiem z wykształcenia i zamiłowania, jest autorem licznych artykułów, a także wydanej w zeszłym roku monografii pod tytułem W okowach niewoli polscy oficerowie w oflagu 2C Woldenberg podczas II wojny światowej. Obecnie pan doktor tworzy wystawę stałą w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. To jest na północny wschód od Gorzowa Wielkopolskiego. Otwarcie wystawy jest zaplanowane na 1 września tego roku. Serdecznie zapraszamy i do muzeum, i do lektury książki pana doktora. Pan doktor zresztą kontynuuje dalej swoje badania dotyczące obozów niewoli, niemieckich obozów niewoli dla Polaków. Koreferentem dzisiaj będzie pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Pan doktor Przemysław Słowiński wygłosi teraz wykład pod tytułem Obóz dla polskich jeńców, oflag Woldenberg 2C. Panie doktorze, serdecznie zapraszam, oddaję głos. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, historia obozu, a właściwie osób, ponieważ one są najważniejsze w całym tym zagadnieniu związanych z historią jeniectwa polskiego i przebywających w oflagu 2C Woldenberg, rozpoczyna się jesienią 1939 roku, kiedy to w wyniku decyzji władz niemieckich o budowie od podstaw kolejnego obozu jenieckiego skierowano do ówczesnego Woldenbergu, dzisiejszego Dobiegniewa, grupę kilkuset polskich marynarzy, których zadaniem było zbudowanie całej infrastruktury obozowej. W związku z tym, że były to osoby nie posiadające statusu oficera, konwencja genewska zezwalała na tego typu działania stronie niemieckiej i przeznaczone działania dla nich obejmowały, tak jak już powiedziałem wcześniej, stworzenie infrastruktury oraz przygotowanie całego terenu pod przyszły obóz. Początkowo stworzono w tym miejscu stalak, czyli obóz jeniecki dla nieoficerów, dla żołnierzy nie posiadających statusu oficerskiego. Natomiast dopiero wiosną 1940 roku powstał oflag, czyli obóz jeniecki dla oficerów. I w takiej kategorii funkcjonował obóz do 1945 roku, do momentu uwolnienia polskich oficerów z tego miejsca. Osoby, które polscy żołnierze, którzy budowali ten obóz, pierwotnie mieszkali w namiotach i paradoksalnie były to namioty z Igrzysk Olimpijskich, które odbywały się w Berlinie w 1936 roku, więc ze święta wolności, ze święta pokoju. Trudno powiedzieć, czy Niemcy zrobili to specjalnie, czy wykorzystali po prostu materiały, które mieli pod ręką, ale no, w momencie, kiedy budowany był ten obóz, była jesień, później cała zima, to te namioty nie spełniały najmniejszych tutaj warunków, które mogły być uznane za godne, ponieważ mrozy były duże, nie zapewniono ani odpowiedniego wyżywienia, ani warunków termicznych, więc te osoby, które zostały skierowane do budowy, no, były bardzo mocno narażone na chłód, na głód, a do tego jeszcze wiele nieprzyjemnych sytuacji, tak to tutaj w cudzysłowie określam, nieprzyjemnych, ponieważ byli bici, byli lżeni podczas prac budowlanych. Wiosną 1940 roku zapadła decyzja o stworzeniu w tym miejscu obozu dla oficerów i od kwietnia poprzez kolejnych następnych kilkanaście miesięcy prowadzono działania zmierzające do skoncentrowania jak najwyższej liczby polskich oficerów w tym miejscu. Pierwotnie obóz przewidziany był dla 2,5 tysiąca jeńców. W rzeczywistości zgromadzono w nim, skierowano do niego ponad 7 tysięcy osób, co oczywiście prowadziło, że w zaplanowanych barakach panował ogromny ścisk. Cały teren obozu został podzielony na trzy części.
Na obszarze 25 hektarów stworzono część niemiecką. Tam znajdowały się m.in. kasyno dla oficerów niemieckich, mieszkania dla oficerów niemieckich, magazyny dla oficerów niemieckich, główna brama, przez którą wprowadzano jeńców do obozu. I w tej części Polacy nie mogli przebywać, chyba że pod bardzo czujną eskortą, kiedy na przykład byli wyprowadzani lub wprowadzani do obozu. Drugą część stanowiło tak zwane przedobozie z pomieszczeniami, z budynkami, magazynami przeznaczonymi dla jeńców, z łaźnią, z pralnią i tam za przepustką Polacy mogli przebywać. Największą część stanowił tak zwany obóz właściwy, na terenie którego znajdowało się 25 baraków mieszkalnych oraz baraki spełniające funkcje świetlicy, stołówki. W dalszym czasie również poprzekształcane między innymi na kaplice czy sale wykładowe, o czym jeszcze będę dzisiaj wspominał. Teren obozu właściwego został podzielony na dwie części, obóz wschód i zachód. I tak jak główna część obozu, czyli tak zwany obóz właściwy, podlegała ze strony polskiej zarządowi polskiego komendanta obozu, czy też najstarszego komendanta obozu, to była instytucja wprowadzona przez konwencję genewską, tak też te poszczególne części miały swoich naczelnych dowódców wybieranych w odpowiednim trybie i zatwierdzanym przez władze niemieckie. Polski komendant to była taka osoba, która miała stanowić łącznik pomiędzy stroną polską a niemiecką i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze polscy komendanci wywiązywali się z tego obozu i potrafili walczyć o prawa jenieckie, wykorzystując i istniejące prawo międzynarodowe w zakresie jeniectwa, jak również pomysłowość, a także hart ducha polskich oficerów, którzy potrafili być nieugięci w stosunku do pewnych oczekiwań lub prób wymuszenia decyzji na stronie polskiej. Mówiłem Państwu o barakach mieszkalnych. Baraki mieszkalne były skonstruowane w taki sposób, że nie gwarantowały w najmniejszym stopniu ani właściwych warunków termicznych, ani mieszkalnych. Kiedy sami oficerowie mieszkający już tam zrobili pomiary, jaką przestrzenią na jedną osobę dysponują, okazało się, że marynarze pływających na okrętach podwodnych mieli więcej przestrzeni niż w budynkach przeznaczonych dla polskich oficerów w Woldenbergu. W takim jednym budynku mieszkało około 300 osób. To oczywiście też zależało od zagęszczenia osób, od liczby osób przebywających w obozie, ale ta liczba około 300 osób była właściwie w każdym baraku, oscylowała około w każdym baraku. Najważniejszym miejscem, czy też właściwie jedynym miejscem dla jeńca w baraku była jego prycza. Tworzono takie prycze trzypoziomowe i ta prycza była miejscem, gdzie jedzono, gdzie czytano listy od rodzin, gdzie te listy pisano, gdzie ewentualnie spotykano się ze znajomymi, kolegami, z którymi chciano po prostu pogadać albo przedyskutować sprawy związane z funkcjonowaniem w obozie. Konwencja genewska wskazywała, że polscy oficerowie, bo o obozie dla tej grupy polskich wojskowych mówimy, powinni mieć niemalże identyczne warunki jak oficerowie niemieccy. To oczywiście można między bajki włożyć, ponieważ polscy jeńcy byli zdecydowanie gorzej traktowani niż oficerowie niemieccy, ale także byli gorzej traktowani niż chociażby zatrzymywani oficerowie państw Europy Zachodniej. Dlatego też tutaj Niemcy nie dbali o to, aby temperatura w tych budynkach w okresie zimowym przekraczała 0 stopni plus 1 i wyżej.
wyższe temperatury. Najczęściej, kiedy jeńcy budzili się o poranku, pomimo tego, że formalnie piece były zainstalowane w tych budynkach, no to jednak temperatura kilka stopni poniżej zera była ewidentnie odczuwalna. Bez termometru można to było stwierdzić, ponieważ płyny w naczyniach, które zostały pozostawione na noc, zamarzały, więc łatwo to było stwierdzić. Formalnie jeniec powinien mieć do swojej pryczy przypisane dwa koce. Niestety tych koc wydawano tylko jeden. Starano się ubierać na tak zwaną cebulkę, żeby zmniejszyć niedogodności związane z niską temperaturą. Nie zawsze to było możliwe, ponieważ jeniec dostawał się do niewoli najczęściej z pola walki. W obozach jenieckich, pomimo tego, że formalnie powinni byli otrzymywać odpowiednie części odzieży, nie zawsze to się działo i przez okres pobytu w obozie woldenberskim również nie zawsze to było dotrzymywane i nie zawsze możliwe było to, aby uczestnicy tutaj, aby osoby przebywające w niewoli mogły zabezpieczyć te potrzeby związane z ciepłotą ciała. To oczywiście przekładało się na masowe choroby związane z układem oddechowym, ale do tych chorób przyczyniały się również warunki, w których oni przebywali, ponieważ nieogrzewane pomieszczenia bardzo szybko w okresie jesiennym i wiosennym pokrywały się pleśnią, bardzo mocno zawilgocone były, a zimą oczywiście to wszystko zamarzało. W ten sposób wybuchały różnego rodzaju epidemie związane z układem oddechowym w obozie, w okresie właśnie jesienno-zimowym, a w okresie letnim z również brakiem higieny, ponieważ zewnętrzne toalety, które były głównym źródłem utrzymywania higieny tutaj układu pokarmowego, no nie były w odpowiedni sposób zabezpieczane i mamy przykłady chociażby tego rodzaju epidemii, które wywołane były przez bakterie znajdujące się właśnie w tychże miejscach. Polscy jeńcy powinni byli otrzymywać, tak jak konwencja genewska mówiła, również wyżywienie identyczne z wyżywieniem oficerów niemieckich. Tutaj też naturalnie nie dotrzymywano tych warunków. Formalnie Polacy otrzymywali 3 posiłki dziennie. Nawet wywieszany był jadłospis, cóż to nie znajdowało się w menu. Ale w jadłospisie mogła być na przykład wskazana zupa na mięsie z bogatą wkładką warzywną. W rzeczywistości to była zupa z brukwi i na przykład z komosy, więc możemy sobie wyobrazić, jak mało kaloryczny taki posiłek był. A pozostałe elementy wyżywienia, które były oferowane stronie polskiej na kolację i na śniadanie, w łącznym przeliczniku nie przekraczały 1200 kalorii na dobę. Przy normalnym funkcjonowaniu mężczyzna powinien spożywać około 2500 kalorii na dobę, więc tutaj mieliśmy taką stawkę, można powiedzieć, głodową. Bez wątpienia było to celowe działanie obliczone na wyniszczenie Polaków w obozie. Tutaj z ogromną pomocą wykazywały się mateczki wojenne, czyli Polki, kobiety, które opiekowały się jeńcami. Mateczki wojenne, mateczki chlebowe, literatura różnie je określa, chociaż ten wątek jest też dość mało znany w polskiej historiografii, stosunkowo mało znany. To były kobiety, które były siostrami, były matkami i przysyłały paczki żywnościowe między innymi osobom, oficerom przebywającym w niewoli, ale również mogły to być kobiety zupełnie obce. Adresy czy też imiona, nazwiska przekazywano, kolega przekazywał do mateczki, z którą już miał kontakt i ta mateczka przekazywała swojej koleżance, albo te adresy były przekazywane do AK i AK
znajdowało kobiety, które chciały z nimi korespondować i wysyłać ewentualnie paczki. W tych paczkach znajdowało się bardzo dużo produktów, półproduktów. Mogły to być puszki z konserwami, to mogły być makarony, to mogły być jakieś wypieki. Ja zacytuję fragment listu, który został wysłany z obozu 18 sierpnia 1945 roku przez Władysława Milczarka do Dziuneczki. O tej Dziuneczce jeszcze za chwilkę opowiem. I pisze między innymi tak. Otrzymałem babkę, masło, cukier, smalec, konfitury, kawę, makaron, boczek, dalej mydło, 100 papierosów. Wszystko przyszło w dobrym stanie. Celowo w tych listach wskazywano listę produktów, jaka miała dotrzeć do obozu, ponieważ okupant niemiecki bardzo dokładnie sprawdzał, co w tych paczkach się znajduje i niejednokrotnie celowo kazał wszystko odpakowywać. To było zgodne z konwencją genewską, bo ona na to zezwalała, ale wrzucać wszystko i tytoń, i tłuszcze, i makaron do tego pudełka, w którym to zostało przysłane, narażając oczywiście na straty i na brak możliwości skonsumowania tych produktów, które do obozu zostały przysłane. A tutaj ta lista w liście miała jeszcze służyć temu, żeby sprawdzono, czy Niemcy czegoś nie zabrali, czy coś po drodze nie zginęło, tak w transporcie, jak i na terenie obozu. Polacy w związku z tym wypracowali też pewną metodę. Otwierano paczkę przy oficerze, przy adresacie i oficer mówił do tutaj niemieckiego kontrolera, proszę, no to wybierz sobie, na co masz ochotę. Bardzo często Niemcy wybierali papierosy, kawę albo czekoladę, ponieważ to były produkty najwyższej ceny, deficytowe niejednokrotnie i też tym handlowano i usprawniano sobie możliwość odebrania paczki tak w terminie, bo też często bywało tak, że w wyniku różnego rodzaju sankcji nakładanych na polskich, kar nakładanych na polskich oficerów, przetrzymywano paczki żywnościowe, na przykład 2 tygodnie i oddawano je w momencie, kiedy już wszystko tam zaczęło gnić, psuć się i nie nadawało się do spożycia. I te właśnie paczki przysyłały mateczki wojenne, ratując właściwie życie niejednokrotnie polskim oficerom, bo nie byliby w stanie przetrwać tylu lat niewoli, bo to jest okres niejednokrotnie od 1940 do 1945 roku w tym jednym obozie, nie byliby w stanie przetrwać przy tak lichym wyżywieniu. A to wyżywienie jeszcze z czasem, z upływem kolejnych miesięcy wojny stawało się gorsze. Niemcy okrajali porcje dostępnego chleba i innych produktów, które były z natury przydzielane. Sami jeńcy opisywali, że jeśli otrzymywali do tego chleba jakąś kiszkę białą lub czarną, bo takie wielokrotnie określone się pojawiają, to one były o bardzo nieprzyjemnym zapachu, o jakimś dziwnym smaku. Kiedy otrzymywali tłuszcz, który był wymieniany jako element jadłospisu, to był on żółty i używano go właściwie do oświetlania baraków niż do spożywania, bo właściwie się do tego tylko nadawał. Twierdzono, że przekazuje się im na przykład herbatę, jeńcy sami określali to jako ziółka, bo były też to nieznanego pochodzenia susz, który był raczej wynikiem skoszenia ziół rosnących gdzieś na łąkach niż efektem tworzenia prawdziwej herbaty, którą my znamy. Ta niskokaloryczna dieta, którą próbowali Niemcy zastosować w tym obozie jenieckim, jak również w innych, oraz niewola, odosobnienie, ograniczenie regulaminami, przepisami związanymi z funkcjonowaniem w niewoli, w bardzo negatywny sposób wpływały na psychikę jeńców. W dawnej literaturze już pojawiło się określenie choroby drutów kolczastych, objawiającej się w ten sposób, że osoba przebywająca w niewoli zapadała na zdrowiu psychicznym i niejednokrotnie w wyniku tej
tego stresu, popełniała samobójstwo. Dawniej stwierdzono, że były to masowe samobójstwa i wskazywano, że te samobójstwa były w specyficzny sposób popełniane, ponieważ jeńcy szli właśnie na druty. W biały dzień wychodzili ze swoich baraków i podchodzili do drutów, do takiej strefy mniej więcej 2-3 metrów od ogrodzenia obozu jenieckiego. No i w tym momencie, jak strażnik widział taką osobę, która próbuje w niedozwolony sposób się zachowywać, a tym bardziej przekraczać ogrodzenie, oddawał strzał i te osoby ginęły. I tak jak powiedziałem, kiedyś wskazywano, że to były masowe samobójstwa. Po szerokim badaniu można wskazać, że w Oflagu 2C Woldenberg, ale inni badacze badające kolejne obozy wskazują, że też to nie była masowa skala. To było kilka osób, które w ten sposób próbowało popełnić samobójstwo, ale biorąc pod uwagę czynniki, które wpływały na inne samobójstwa, które były popełniane w obozie, można powiedzieć, że nie tylko popełniano samobójstwo poprzez wyjście na druty, ale również te związane ze stresem, z tragedią wewnętrzną, jaka działa się w umyśle jeńca, popełniane chociażby w toaletach poprzez powieszenie się, można jako chorobę drutów kolczastych również zakwalifikować, ponieważ spełnia opis osób, ich zachowania, zachowany w dziennikach chociażby jenieckich, czy też w pamięci jeńców, jakby spełnia kryteria opisanego schorzenia jako choroba drutów kolczastych. Proszę Państwa, więc osoby funkcjonujące w Oflagu były narażone na różnego rodzaju stresy, na różnego rodzaju cierpienia, ale mówiłem już tutaj wcześniej o harcie ducha i tu zdecydowanie on się objawiał. Polskie władze obozowe, czyli samorząd jeniecki pod przewodnictwem najstarszego obozu, bardzo szybko zareagowały na tę sytuację, bo widać było, że już kilka miesięcy niewoli wywołuje bardzo negatywne skutki wśród jeńców. W związku z tym zaczęto szukać inicjatyw, które by zaangażowały i fizycznie, i intelektualnie osoby tam przebywające, po to, żeby nie narażać osób będących w obozie na utratę zdrowia psychicznego. I późnym latem 1940 roku rozpoczęto działania na polu sportowym, na polu edukacyjnym, a także później one przeniosły się również na pole kulturalne. Zanim o tym opowiem, chciałbym Państwu pokazać jedną z fotografii społeczności jenieckiej, która została zachowana w zbiorach Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. Pokazująca oficerów, członków, którzy właśnie zajmowali się edukacją, nauką i działalnością w tym kierunku. Ta fotografia, jak i inne zachowane z obozu woldenberskiego, jest o tyle cenna, że mogli je tylko i wyłącznie Niemcy wykonywać i tylko w odpowiednich sytuacjach. Stąd na przykład nie mamy fotografii już stricte pokazujących działalności naukowej, a są zachowane fotografie z działalności kulturalnej, którymi bardzo często Niemcy chwalili się przed przybywającymi, między innymi reprezentantami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, do obozu woldenberskiego i wizytujący ten obóz. Niemcy pokazywali właśnie, jak ta twórczość, chociażby kulturalna, rozwija się w obozie. Rozpoczynano oczywiście bardzo skromnie. Działalność sportowa czy naukowa to była kilka osób, które skupiano w klubie sportowym, bo taką formułę przybrano, czy też w kole naukowym. Tych kół naukowych z czasem powstało bardzo dużo i obejmowały one i ekonomię, i prawo, i edukację szeroko rozumianą, i inne dziedziny. Ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że 7-tysięczna społeczność, jaką tworzyli jeńcy Oflagu 2 Woldenberg, to byli w większości oficerowie. A skoro to byli oficerowie, to były osoby wykształcone.
właściwie skupiające elitę państwa polskiego. No i ta elita wypracowała niesamowicie ważny spadek w sytuacji, kiedy polska inteligencja była mordowana na terenie kraju i ci oficerowie później wspomagali po zakończeniu II wojny światowej polskie uniwersytety, polskie szkoły, zasiadali w gremiach kierowniczych przedsiębiorstw. Ale też ze względu na pobyt w obozie byli prześladowani. Bardzo mocno tutaj służby pracowały nad nimi, a obóz woldenbergski był pod szczególną uwagą polskich służb. No i niestety to kończyło się w okresie PRL-u wielokrotnie ich śmiercią, pobytem w więzieniu, utratą zdrowia poprzez ten pobyt i tak dalej. Proszę Państwa, w okresie funkcjonowania OFLAG-u 2C Woldenberg, tak jak powiedziałem, zaczęto tworzyć, działać po to, aby intelektualnie i fizycznie zająć poszczególne osoby. I w wyniku tych działań powstał Uniwersytet Woldenbergczyków, Uniwersytet Woldenberski, różnie można to nazywać. W każdym razie stworzono działania, które dzisiaj określalibyśmy uniwersytetem, ze względu na to, że spełniono w tym zakresie niesamowicie rygorystyczne wymagania w zakresie kształcenia. Podjęli się tego pracownicy polskich uniwersytetów, którzy trafili do tego OFLAG-u i zgodnie z literą prawa i obyczajem akademickim prowadzono nauczanie na 28 kierunkach. Formalnie Niemcy zakazywali używania nazwy uniwersytet, czy gdzieś tam pojawia się w jednym z pamiętników nazwa Politechnika, ale sami jeńcy między sobą tak to określali i bardzo często też we wspomnieniach po zakończeniu już niewoli w ten sposób mówili o tych działaniach, a te 28 kierunków określano jako kursy. Były one bardzo starannie przygotowywane od planu zajęć poprzez treści, które były tam głoszone i wymagania, jakie stawiano pomiędzy nie tylko osobami prowadzącymi zajęcia, ale również od uczestniczących w zajęciach. Nie było kryterium, które trzeba było spełnić, to oczywiście wykształcenie średnie, żeby wstąpić na te zajęcia, ale nie było to generalnie problemem wśród oficerów. Zdarzali się też studiujący, co prawda jako rodzynki, członkowie korpusu nieoficerskiego, ale oni mieli znowu szansę uzupełnienia swojego wykształcenia na niższym poziomie, tak żeby na te uniwersyteckie kursy również móc wejść. Cała działalność formalnie rzecz biorąc nie była utajniana przed Niemcami, ponieważ oni musieli wiedzieć i zatwierdzać, że tego dnia o takiej godzinie będą odbywały się konkretne zajęcia, ale treści to była już rzecz wtórna, ponieważ nie wolno było uczyć historii Polski, nie wolno było się specjalnie skupiać na zagadnieniach z języka polskiego, nie wolno było geografii Polski analizować. Więc jeżeli tego rodzaju treści miały się pojawiać, które były zakazane przez stronę niemiecką, a jednocześnie Polacy chcieli je realizować, także na przykład w zakresie historii wojskowości, czy też technik obronności, które prezentowano na kursach wojskowych, które oczywiście też były nielegalne. Wtedy formalnie rzecz biorąc w planie zajęć pokazywały się treści chociażby z historii, z wycinka historii dozwolonego, a w rzeczywistości odbywały się zajęcia takie, jak chciano, żeby były zrealizowane. Ponieważ na zajęciach lubili pojawiać się oficerowie niemieccy, czy też dozorcy niemieccy, jakkolwiek ich nazwiemy, to w momencie, kiedy zachodziło niebezpieczeństwo, że pojawi się, czy też pojawiał się strażnik niemiecki, automatycznie zmieniano tematykę i prowadzono zajęcia według nazwy, według tematyki, która oficjalnie była zatwierdzona przez stronę niemiecką. Ewentualnie zmieniał się szybciutko prowadzący,
po to, żeby te treści niedozwolone nie zostały wykryte, bo oczywiście spotkałoby się to z karą, z brakiem możliwości dalszego działania w tym zakresie konkretnej osoby albo nawet grupy osób, bo po wielokroć gdzieś te ograniczenia również w treściach próbowano wprowadzać mniej lub bardziej skutecznie ze strony niemieckiej. Proszę Państwa, każdy wstępujący na kursy otrzymywał indeks. Te indeksy zachowały się do dnia dzisiejszego, są przechowywane w zbiorach Muzeum Wolenberczyków. Tam są wskazane przedmioty, jakiego rodzaju były realizowane, w jakiej liczbie godzin, kto te przedmioty prowadził i z jaką oceną odbyło się zaliczenie, czy też na jakiej podstawie. Bo wymagano obecności, ale również pisania prac cząstkowych, prac semestralnych, egzaminy. Odbywały się zgodnie z zasadami przedwojennymi, tworzono odpowiedniego rodzaju komisje i ten sposób dokumentowania, jak również realizowania działań związanych z edukacją akademicką, chociażby w Woldenbergu, przyczynił się do tego, iż po zakończeniu niewoli, kiedy Woldenberczycy, czyli ci byli jeńcy o flagu 2C Woldenberg, zwrócili się do polskich władz o uznanie ich wykształcenia. Rzeczywiście tak się stało. Powołano odpowiednie komisje, które właściwie zadaniem było tylko sprawdzenie, czy mają dokumenty potwierdzające tego rodzaju działalność wydane w obozie. To na wzór obozu 2C później jeńcy kolejnych obozów zwracali się do polskich władz o uznanie tego i rzeczywiście uzyskali potwierdzenie, wydawano im już oficjalne dokumenty państwowe po 1945 roku. Dzięki temu mogli właśnie zasilać kadry związane z edukacją i z nauką. A proszę Państwa, w obozie woldenberskim powstawały prace naukowe, które spełniały kryteria doktoratów i habilitacji. Później te prace były przedstawiane i bronione już po zakończeniu II wojny światowej i bronione z powodzeniem zresztą, dzięki czemu polska nauka była wspierana przez byłych jeńców o flagu 2C Woldenberg. Proszę Państwa, bardzo szeroko rozwijała się też działalność sportowa i ona z jednej strony miała za zadanie ratowanie psychiki, ale także zdrowotności ogólnej jeńców, ale również był drugi niezwykle, a może i nawet ważniejszy cel, który był ukryty, mianowicie utrzymanie zdrowia fizycznego po to, aby jeńcy w momencie możliwości oswobodzenia czy też konieczności bronienia się w odpowiednim momencie, kiedy wychodziliby bądź uciekali z obozu, musieli być sprawni fizycznie. To wręcz narzucono każdemu jeńcowi rozkazem najstarszego obozu, że musi codziennie wykonywać jakiegoś rodzaju ćwiczenia. Czy to będzie gimnastyka, czy to będzie gra w piłkę, czy inna aktywność, musi codziennie ją realizować. I najpopularniejszym sposobem na utrzymanie kondycji fizycznej była tak zwana rundka wokół drutów. Czyli po wzdłuż ogrodzenia spacerowali jeńcy. To mogło być nawet około 5 kilometrów dziennie takiego spaceru, po to, żeby właśnie w krytycznym momencie konieczności chęci opuszczenia obozu to zdrowie fizyczne na to pozwalało. I rzeczywiście to był genialny pomysł, ponieważ jeńcy niektórzy musieli przebyć ponad 600 kilometrów po opuszczeniu obozu w styczniu 1945 roku. Znaczącą część tych odległości przebywali na pieszo, część koleją. Różnie to wyglądało, dlatego że zostali podzieleni na kilka kolumn i te kolumny w różnym momencie były wyzwalane spod pieczy niemieckiej, więc to zdrowie fizyczne było tutaj niezwykle istotne. Chyba takim najbardziej spektakularnym działaniem w zakresie sportu było zorganizowanie w 1944 roku Igrzysk Olimpijskich,
których celem, czy też święta sportu, którego celem było odniesienie się do idei, proszę Państwa, Igrzysk Olimpijskich, które w 1944 roku powinny były się odbyć, a ze względów oczywistych się nie odbywały. W związku z tym mamy sytuację, gdzie przygotowano flagę olimpijską, gdzie przygotowano program, ale ponieważ były to przełom lipca i sierpnia 1944 roku, a wiemy, że w sierpniu wybuchło Powstanie Warszawskie, ten program oczywiście został okrojony i także Niemcy odbierali to jako działanie niepożądane. W związku z tym wszystko zostało skrócone i działania w tym zakresie zostały ograniczone. Ale jednocześnie pozostały elementy, które moglibyśmy w bardzo dobry sposób zakwalifikować jako spełniające jakby formułę Igrzysk Olimpijskich, i ta idea pięknie wpisała się w historię polskiego sportu, w ideę olimpizmu, która towarzyszyła tak zawodom organizowanym w okresie pokoju, jak i również z tym organizowanym w okresie walki. Po tych igrzyskach możemy tutaj zobaczyć artefakty znajdujące się w Muzeum Woldenberczyków, ale gdyby ktoś nie miał możliwości, to również w Muzeum Sportu w Warszawie znajduje się część wystawy poświęcona temu wydarzeniu i tam między innymi znajduje się właśnie oryginalna flaga olimpijska, która została przygotowana na ten cel w okresie II wojny światowej. Proszę Państwa, przechodząc do kolejnych zagadnień, powinniśmy wspomnieć również o działaniach artystycznych, kulturalnych związanych z tym obozem. I chciałbym tutaj pokazać Państwu, między innymi w obozie została przygotowana taka książeczka, taka informacja o chórze Harfa. W obozie działało kilka chórów. Oficerowie chętnie garnęli się do tego, aby te chóry funkcjonowały, i tym sposobem, że tworzono chóry, stworzono też orkiestrę symfoniczną, stworzono orkiestrę między innymi mandolinistów, również rozbudowano życie kulturalne. Można powiedzieć, że program był bardzo, bardzo bogaty, bo jeniec tego obozu mógł pójść i na koncert i do teatru, ponieważ stworzono też teatr jeniecki, oficerski. Teatr oficerski miał blisko 30 premier, gdzie tworzono nie tylko sam program występu, ale również wspaniałe dekoracje, doskonałe oświetlenie. Pomagały w tym osoby, które związane były czy z naukami inżynieryjnymi, czy też z teatrem. Między innymi Kazimierz Rudzki był współtwórcą Teatru Woldenberskiego, którego również znamy z działalności na tym polu z okresu po II wojnie światowej. Proszę Państwa, ja tutaj mówię o rzeczach, które brzmią pięknie, przyjemnie i wspaniale, ale musimy pamiętać, że to, co robili jeńcy, te działania związane z edukacją, te działania związane ze sportem, z kulturą, to było wszystko po to, aby nie dopuścić do załamania psychicznego. Jeńcy doskonale sobie zdawali sprawę, że ich rodziny cierpią, że ich rodziny są w niebezpieczeństwie i w związku z tym, przebywając nawet w niewoli, podejmowali inicjatywy, które miały pomóc polskim rodzinom, a między innymi taką inicjatywą było stworzenie Funduszu Wdów i Sierot. To był fundusz, na który jeńcy wpłacali pozyskane środki, między innymi z żołdu, bo oczywiście nie w takiej wysokości jak oficer niemiecki, ale otrzymywali w tak zwanych Lagermarkach żołd i również środki pochodzące na przykład z biletów do teatru, z biletów na koncerty,
a także z takich inwestycji jak chociażby zakup polisy ubezpieczeniowej. Przeznaczano właśnie na Fundusz Wdów i Sierot i te pieniądze była możliwość wysyłania ich do kobiet, do Polek, które straciły swoich mężów, swoich braci, między innymi w wrześniu 1939 roku. I były to kwoty, które w ostatecznym rozrachunku można określić jako tysiące marek przekazanych do Polski i tym sposobem te rodziny były wspierane. Ta cała działalność, o której tutaj mówiłem, stanowiła też bardzo istotny element wypracowanego dziedzictwa Oflagu Watze Woldenberg, bo na samym początku zaznaczyłem, że ci Szyjeńcy później wsparli bardzo mocno kadry państwa polskiego, polską inteligencję osłabioną przez mordy ze strony niemieckiej. I to wypracowane dziedzictwo było niezwykle istotnym elementem wspierania społeczeństwa polskiego, ale także wspierania siebie nawzajem właśnie w tym, aby nie doprowadzić do załamania psychicznego w okresie pobytu w niewoli niemieckiej. W zdrowym ciele zdrowy duch. Tak brzmi powiedzenie, tak brzmi przysłowie. I rzeczywiście te działania na niwie sportowej, intelektualnej, kulturalnej pozwalały na utrzymanie tego balansu i równowagi. Ponieważ gdybyśmy przeanalizowali śmiertelność w tym obozie, na szczęście nie była ona wysoka. Na szczęście nie była ona wysoka, to jest około 150 osób łącznie, nie wszystkie śmierci da się dzisiaj wytropić, ponieważ te osoby, które zostały zabrane z obozu i przekazane w ręce gestapo, nie zawsze mamy informację, co się z nimi stało, czy przeżyły, czy też zostały zamordowane. Niektórzy oficerowie, którzy przebywali wcześniej w obozie jenieckim w Woldenbergu, trafiali do Poznania i tam są tropy wyraźne, że zostali zamordowani. Inne osoby na przykład trafiły do szpitala w Obrzycach na terenie dzisiejszego Międzyrzecza, szpitala psychiatrycznego, gdzie dokonano na nich zabójstwa, ale inne umierały ze względu na przykład na choroby nowotworowe w Oflagu. Próbowano im w różny sposób pomagać. Niekoniecznie strona niemiecka, ponieważ cały ciężar służby zdrowia spoczywał na polskich lekarzach, którzy trafili do tego obozu i przy pomocy aptekarzy, którzy też tam byli, tworzyli farmaceutyki, które z hodowanych przez siebie ziół i tym sposobem tworzyli lekarstwa pozwalające na ratowanie zdrowia. Też paczki, o których mówiłem na samym początku, były niezwykle ważne, dlatego że robiono tak zwaną zrzutkę dla osób przebywających w izbie chorych i z tych dobrych produktów z paczek gotowano dla nich odrębną żywność po to, żeby oni mogli się lepiej poczuć, po to, żeby oni mogli w lepszy sposób funkcjonować i szybciej wracać do zdrowia. Proszę Państwa, w obozie jenieckim również bardzo, bardzo ważną kwestią była konspiracja. Tutaj te działania były na szeroką skalę rozszerzone i ta konspiracja obejmowała szkolenia wojskowe, obejmowała nasłuch radiowy, obejmowała ucieczki jenieckie, obejmowała produkcję dokumentów, produkcję map, które miały pomagać tym jeńcom, po to, żeby oni podczas ucieczek mogli lepiej orientować się w terenie i lepiej mogli tę ucieczkę sfinalizować, tak żeby ona była szczęśliwa. Jednym z najbardziej spektakularnych ucieczek było wyjście przez bramę, ponieważ próbowano podkopów, które się nie udawały, próbowano przekraczać płot, ten ogrodzenie nocą, ale pięciu oficerów stwierdziło, że oni wyjdą przez główną bramę. I pomysł na tym, koncept cały polegał na tym, że jeden z nich będzie ich prowadził jako wachman, jako strażnik, a pozostali będą udawali się do miejsca, w którym
w którym będą rzekomo mieli być przesłuchiwani, do którego będą mieli być doprowadzeni poza obozem. Ten Wachmann sfingowany wychował się na terenie Niemiec, więc doskonale mówił po niemiecku, także Niemcy nie byli w stanie zweryfikować tego po tym, jak do nich się zwracał, a dodatkowo uszyto mu mundur, który niemalże był identyczny z mundurem Wachmana niemieckiego i przygotowano kopię karabinu Mauser. To była drewniana kopia, natomiast przygotowano ją w tak doskonały sposób, że dzisiaj ta kopia karabinu Mauser jest przechowywana, kopia kopii tak naprawdę, w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie i rzeczywiście z oddali patrząc na ten karabin, no nie jest się w stanie rozpoznać, że jest to atrapa i tym sposobem po prostu o świcie wyszli przez bramę. Wachmann powiedział, że wyprowadza ich, wskazał cel i udało im się ten obóz opuścić z powodzeniem zresztą. Później włączyli się w działalność konspiracyjną na terenie kraju. No tak ich się losy potoczyły, że czterech zginęło w trakcie tych działań konspiracyjnych, jeden tylko przeżył wojnę, ale ucieczka była bardzo, bardzo udana. Inną historią, która jest też niesamowita, związana z nasłuchem radiowym, to jest to, że stworzono bunkier pod jednym z budynków i tam prowadzono nasłuch radiowy, którego celem było odbieranie informacji specjalnie kierowanych przez władze polskie do obozów jenieckich i z powodzeniem ten nasłuch wykonywano i Niemcy nigdy nie zorientowali się, czy też nie wykryli, gdzie ta ten nasłuch jest prowadzony, chociaż mieli świadomość, że radio w obozie jest, ale nie byli w stanie tego wykryć. I co ciekawe, w obozie nawet były trzy odbiorniki. Główny w bunkrze, a dwa zapasowe w razie, gdyby coś się z tymi odbiornikami stało. I ta działalność związana z bunkrem radiowym i działalnością tak zwanego plutonu R, czyli plutonu radio, była najbardziej zakonspirowana i najbardziej udana. Inne, tak jak ucieczki, nie zawsze się udawały. Tak jak już mówiłem, podkopy, tunele, które próbowano tworzyć do ucieczek też były wykrywane, natomiast w przypadku plutonu R Niemcy nie byli w stanie wykryć tej działalności, nie byli w stanie czegokolwiek w tym zakresie udaremnić, co oczywiście w znakomity sposób przełożyło się również na informacje, jakie jeńcy posiadali w zakresie tego, jakie są koleje wojny, co się dzieje na frontach i kiedy ewentualnie mogą się spodziewać, czy powinni spodziewać się oswobodzenia. Jeśli chodzi o koniec funkcjonowania tego obozu, to tak jak już też wcześniej wspominałem, mamy sytuację, w której w styczniu 1945 roku doszło do zaplanowanego przez stronę niemiecką wymarszu w kierunku północnym, w północnej części Niemiec. Część jeńców została oswobodzona kilkanaście kilometrów za obozem. Znacząca grupa dotarła do poszczególnych miejsc w Niemczech i tam w różnych okolicznościach byli oswobadzani do maja 1945 roku. Szanowni Państwo, dużo tutaj można by jeszcze mówić na temat Oflagu 2C Woldenberg, ale no niestety czas przeznaczony na to nam się powoli kończy. Jeśli będą pytania, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za wyczerpujący, ciekawy wykład przedstawiający wiele aspektów życia polskich jeńców w obozie niemieckim. Chciałabym oddać teraz głos jeszcze panu profesorowi Kucharczykowi i czekamy teraz na pana wypowiedź. Panie profesorze. Ja również przyłączam się do tych podziękowań. Wykład, chociaż ja zagadnienie dzięki znajomości z panem doktorem Słowińskim znam i dzięki temu, że przeczytałem tę książkę pana doktora Słowińskiego o obozie jenieckim Woldenberg 2C. Książka, która jest plonem wieloletnich kwerend materiałowych zarówno w archiwach niemieckich, jak i polskich, prowadzonych przez doktora Słowińskiego.
Książka, która łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy warsztatu historycznego z tym, co dzisiaj mieliśmy też próbkę tu słuchając wykładu pana doktora, to znaczy to się po prostu bardzo ciekawie czyta. No. Te różne aspekty, nazwijmy to, życia codziennego w tym obozie, które tutaj z przyczyn oczywistych, no bo czas jest krótki, dotknął pan doktor, one są omówione bardzo wyczerpująco w tej książce, której lekturę bardzo polecam. Tam rzeczywiście są, tak jak mogliśmy odnieść wrażenie, też słuchając tego wykładu, takie filmowe sceny, no jak wyjście przez bramę pięciu oficerów i w ten sposób ucieczka, która nawet, bo słowo ucieczka zawsze nam się kojarzy właśnie albo z podkopami, albo z jakimiś misternymi planami, a tutaj był misterny plan, ale graniczący, albo już nawet nie graniczący, po prostu zuchwały plan wyjścia i to się udało. Więc szereg innych aspektów tego funkcjonowania tego obozu w tej książce jest bardzo wyczerpująco poruszonych i bardzo, bardzo interesujące. Ja chciałbym, bo tak słuchając też tego wykładu pana doktora Słowińskiego, mi się taka myśl nasunęła, bo jeżeli mówimy o totalitaryzmach, to ci oficerowie więzieni w tym obozie byli przynajmniej część z nich ofiarami dwóch totalitaryzmów, no bo o tym pan doktor też zaczął mówić w czasie wykładu, że te losy części z nich po 1945 roku też poświadczały to bolesne zetknięcie się z sowieckim totalitaryzmem, czy też właśnie tym komunizmem w Polsce po 1945 roku. Tak swoją drogą też taka myśl przyszła mi do głowy, że właśnie te losy też tych absolwentów tego, nazwijmy, Uniwersytetu Woldenberskiego, którzy jednak zasilili polską inteligencję po 1945 roku i też w różnych miejscach życia akademickiego też przyczyniali się do tego, że ta inteligencja jednak o przedwojennych korzeniach trwała, to nie sposób nie pomyśleć o tych innych obozach jenieckich po stronie sowieckiej, które kończyły się ludobójstwem tej elity, która tam była, prawda, Katyń i wiele innych miejsc, prawda. No ale ja chciałbym o tych trochę może jeszcze zachęcić pana doktora. Wiem, że czas jest krótki, ale parę słów na temat tych losów, może na przykładzie jakichś konkretnych osób, tych powojennych, dramatycznych losów, tych, którzy, Woldenberczyków, którzy byli represjonowani przez władze komunistyczne. Czy można parę słów na temat tła tych represji, czy może dlatego, że byli przed wojną już podejrzani, czy może byli zaangażowani w konspirację antykomunistyczną już po wojnie. To moje pytanie, mój dezyderat pod adresem pana doktora. Raz jeszcze dziękując i książkę polecając. Odpowiadając na pytanie pana profesora, można powiedzieć, że potroszę wszystkiego, ponieważ to, że byli oficerami przed wojną, miało znaczenie. To, że byli w oflagu 2C Woldenberg, było bardzo istotne. I część z nich, bo nie wszyscy, rzeczywiście byli zaangażowani w działalność antykomunistyczną. A tutaj takim jakby najbardziej znanym, chyba jaskrawym przykładem jest proces komandorów, ponieważ tam między innymi w nim byli Woldenberczycy. Czyli to było generalnie działalność polegająca na zwalczaniu rzeczywistej i wyimaginowanej, a w wielu przypadkach wyimaginowanej współpracy polskich oficerów z obcym wywiadem, z obcymi mocarstwami, które mieli wspierać. Myślę, że troszeczkę komuniści się bali Woldenberczyków, ponieważ to jednak była siła, tak? 7 tysięcy ludzi, inteligencji, którzy nie odpowiadali jakby bieżącemu wizerunkowi, czy też budowanemu nowemu wizerunkowi Polaka. Część z osób, która była prześladowana, to były osoby, które powróciły do służby w wojsku
po zweryfikowaniu przez służby państwowe, ale pod koniec lat 40. znowuż stali się tymi niepożądanymi. W związku z tym szukano na nich różnego rodzaju haków, fabrykowano dokumenty. Tak jak wcześniej zauważyłem, były wydawane wyroki śmierci. Część tych wyroków śmierci wykonano, inne były zamieniane na więzienie bądź długoletnie więzienie, w związku z czym mamy tutaj bardzo taką mroczną historię po 1945 roku związaną z tymi oficerami. I tak jak powiedziałem, OFLAG 2C był pod szczególnym nadzorem służb komunistycznych ze względu na to, że uważano, czy też tworzono mit zupełnie nie mający podstaw, że oni niezwykle istotnie współpracowali, stali się agentami państwa niemieckiego i to miało jakoś te działania, to ich pokonanie miało stworzyć też zmniejszyć zagrożenie ze strony wyimaginowanego wroga. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie doktorze. Pojawiły się dwa pytania do pana. Na jedno już pan po części odpowiedział, mianowicie czy dokonywano egzekucji w obozie na jeńcach, bądź czy zdarzały się wywózki tych jeńców do obozów koncentracyjnych. Tutaj pan pyta. Tych pytań jest troszkę więcej. Nasz słuchacz zastanawia się nad tą dwoistością natury niemieckiej, że z jednej strony byli rycerscy, natomiast na froncie ukazywali zbrodnicze cechy. I pyta, kto stanowił załogę oflagów? W cudzysłowie niemieccy humaniści? Znaczy, tą rycerskość to bym tutaj pozostawił w dużym cudzysłowie, dlatego że ci, którzy byli strażnikami w oflagu 2C w Oldenburg, tam ich było około 600 mniej więcej, więc to były osoby, które bardzo często na tak zwaną rekonwalescencję były kierowane do tego obozu, czyli wracały z frontu po jakichś ranach, po jakichś szkodach na ciele i tam mieli mieć łatwiejszą służbę przed ewentualnym wysłaniem dalej w drogę na front. Natomiast oni wcale nie byli tacy rycerscy, wcale nie byli mili. To, że nie było masowych zgonów, to nie oznacza, że polscy oficerowie nie byli lżeni, nie byli ostrzeliwani, bo takie rzeczy też się zdarzały. To też nie było na masową skalę, ale mamy udokumentowane. Czy też nie próbowano w ogóle zamordować polskich oficerów, dlatego że stworzono prowokację, gdzie próbowano wywołać powstanie w obozie i dać pretekst do działań stronie niemieckiej, żeby spacyfikować w bardzo krwawy sposób. To wiązało się z tym, że chciano polskich oficerów pozbawić praw jenieckich, że chciano polskich oficerów przekazać do obozów koncentracyjnych i taka trwała walka na szczytach władzy w Niemczech, czy można, czy nie można, bo z jednej strony konwencja genewska, a z drugiej strony chęć zrealizowania planów w stosunku do Polaków tutaj się splatała i rzeczywiście część jeńców trafiła do obozów koncentracyjnych, zwłaszcza w 1944 roku. Niektórzy w tych obozach zginęli, inni te obozy przeżyli, więc tu mamy różne historie. Dość często też Polacy byli wzywani na różnego rodzaju przesłuchania, ci jeńcy woldenberscy, przed niemiecki wymiar sprawiedliwości, jakoby popełnili przestępstwa przeciwko narodowi niemieckiemu. W związku z tym mamy sytuację tutaj bardzo zróżnicowaną i z jednej strony mamy tych Niemców, którzy potrafili na przykład podejść i bagnetem ukuć polskiego oficera, bo się im nie podobało to czy owo. Mamy Niemców, którzy każą aresztem, czy komendant oczywiście wydawał rozkazy, ale to po wskazaniu przez poszczególnych wachmanów za to, że na przykład potrafił w liście trafiła przecież informacja, że chleb polski jest lepszy od niemieckiego i tak dalej i za to była kara aresztu, ale z drugiej strony mamy na przykład oficera niemieckiego, lekarza, który potrafił przymykać oko i nie widzieć, że jeniec jest obrzezany, a nie przyznał się do tego, że jest Żydem, a Żydów próbowano bardzo mocno identyfikować w obozie jenieckim, a znowuż polska strona bardzo mocno ich broniła.
Dziękuję za odpowiedź. Panie doktorze, jest jeszcze pytanie odnośnie tego, jak ten obraz, to życie, które przedstawił pan i pan zbadał polskich jeńców w obozie wyglądało, jak ono bardzo odbiega od tego, co jest przedstawione nam w filmach. Między innymi tutaj przytoczył jeden z słuchaczy przykład dramatu wojennego Andrzeja Munki z Eroika, dramatu wojennego Eroika. Jak ten obraz, który jest przedstawiony w filmie, ma się do rzeczywistości? Czy to bardzo odbiega? No, Eroika została jakby jest pewnym bardzo silnym odniesieniem, ponieważ tutaj ma różne zbieżności z obozem niemieckim akurat w Woldenbergu. Natomiast no, na pewno to samo życie, to wystarczy się w dzienniki zagłębić czy w listy, na pewno ono było bardziej ponure niż nawet ja to, co dzisiaj opowiadałem. Tak? To, że były te występy teatru, że orkiestry i tak dalej, to ono w rzeczywistości, ludzie byli tam zduszeni, stłoczeni w kleszczach tej niewoli i bardzo mocno, bardzo ciężko im było funkcjonować i zachowywać zdrowie psychiczne. Więc też zresztą zależy na jakie pola spojrzymy, tak? Czy też na jaki punkt widzenia obierzemy. W niektórych elementach możemy wskazywać, że to, co pokazano w filmach, jest bardzo zbieżne z tym, co działo się w obozie, ale w niektórych rzeczach bym tutaj, czy nawet właśnie jak ja to pokazywałem, to nie było takie wesołe, to nie było takie miłe, to nie było takie przyjemne. Każdy dzień właściwie niewoli to była walka o to, żeby przetrwać. Przede wszystkim, żeby psychicznie uratować się i nie uciec w chorobę psychiczną. Dziękuję bardzo za tę wyczerpującą odpowiedź na te pytania. Czy pan profesor chciałby jeszcze włączyć się tutaj w dyskusję, panie profesorze? Nie. Ja też bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście to jest taki ułamek całej panoramy tego życia w obozie o flagu 2C Woldenberg, którym pan doktor Słowiński, badając, tak jak mówię, w źródłach niemieckich i polskich się zajmował. Także ja tylko mogę jeszcze raz podziękować i zachęcić wszystkich do tych, którzy chcą, żeby właśnie sięgnęli do tej książki. Tak, szanowni państwo, ja tutaj przyłączam się tym razem do głosu pana profesora Kucharczyka. Bardzo zachęcam do lektury bardzo ciekawej książki. Pan doktor Słowiński dzisiaj nam tutaj w skrócie pokazał to życie jeńców niemieckich, wiele aspektów poruszył, gdzie zgłębić możemy dany aspekt. W książce jest o wiele szczegółowiej opisany niż pan doktor miał dzisiaj możliwość przedstawienia tego w skrócie podczas dzisiejszego seminarium. Szanowni państwo, z uwagi na czas i nasze ograniczenia czasowe i też bardzo wyczerpujące przedstawienie tematu przez pana doktora Słowińskiego, myślę, że możemy zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Zatem bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo pana doktora i pana profesora i zachęcam do naszego kolejnego wykładu, który będzie za tydzień. Wystąpi doktorantka z Uniwersytetu, z Indiana University w Bloomington w Stanach Zjednoczonych. Pani Liach Waltin-Erwin. Bardzo dziękuję jeszcze raz, bardzo dziękuję prelegentom, uczestnikom i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Dziękuję.